Cześć, siemanko moi kochani, witam was jakże bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Miałem go co prawda wrzucić w czwartek, ale z racji tego, że obiecałem wam na 6000 widzów jakiś tam malutki bonusik, to postanowiłem wrzucić to dzisiaj, żebyśmy mieli więcej czasu. I tak, widzę, że dość sporo pojawia się pytań do mnie w komentarzach. Oczywiście nie traktuję tego nigdy jako, nie wiem, siebie, tak powiedzmy, jako jakiejś tam wielkiej gwiazdy czy kogoś, ale z racji tego, że te pytania są, niektóre bardzo często się powtarzają. Tak więc, myślę, że gdzieś w weekend postaram się ogarnąć Q&A z tego powodu, żeby po prostu odpowiedzieć wam zbiorczo. Staram się odpowiadać na komentarze oczywiście bardzo często i regularnie, no ale odpowiadać 36 raz na ten sam komentarz trochę głupio. Tak więc cóż, pod tym odcinkiem prosiłbym o pozostawienie pytań w weekend, jeżeli się uda, to nagram. Jedynym warunkiem, żeby to nagrać, oczywiście jest ilość łapek w górę, tak więc myślę, że jest to osiągalne przy zasięgach kilkanaście tysięcy na film. 1000 Paukersonów w górę i będziemy sobie, prawda, lecieć z kolejnym, znaczy z kolejnym, będziemy sobie lecieć oczywiście z Q&A. No to cóż, wiemy o wszystkim i przechodzimy dalej do zabawy. Co, ja bym porobił sobie troszkę fejmu, dążymy tak, road to milion subów, tak więc zaczynajmy. Oczywiście YouTube'owe rzeczy, jedzenie kupy przed kamerą, możemy dzisiaj wrzucić jeszcze post. Taki fajny post. Rachuneczki popłacone, shakesy jak tam wyglądają. Oczywiście ogarnięte. Nasza postać, zobaczmy. Idziemy na fulla w siłę. Dobra, teraz karczmy kilka razy i coś kupimy w tym magicznym sklepie, tak jak mi mówiliście, że to jest warte uwagi. Grupa facebookowa również należy do elementów, które dzisiaj sprawdzimy. Próg śmieszności 4 pozostaje. 5 na 5 zostaw, nic nie ma do pobrania. To niezły łysy Kruszwil. Banujemy. 5 na 5. Zostawiamy. 54 obserwujących, właściwie 54 członków grupy. No to takie 2 na 10 mocne, ale ważne, że ich ciągle, ale to ciągle przybywa. Nagrywamy film na YouTube. Jak tam nasze statsy? No powiedzmy takse, więc zróbmy gameplay z 60 seconds. Czemu ten bydlak nam się tak odbija? Dobra. Jeszcze jedno? Nie, nie dałem rady. Kiedyś się nauczę lepiej grać 60 seconds. Obiecuję. What? Słabiutki content, ale w sumie stać nas. Apokalipsa na it. Taki będzie tytuł. Dorzucamy jeszcze wszystkie dodatki. O, czekajcie, bo się trochę zaplątałem z kablami. Dobra, jestem. Jestem rozplątany z kablami. Nakarmy pieska, bo te pieski nam poprzednio bardzo intensywnie umierały. Cyk, zapijamy boberkiem i... Dobra, jeszcze nie. Do północy się prześpimy, walnijmy sobie kawę. Taniec z gwiazdami już chyba mamy w tym tygodniu zaliczony. W sumie, co ja o tej porze mogę zrobić? No nic ciekawego. Dobra, mój błąd. Prześpimy się do rana, będziemy mieli na pewno nową gierę. Jedyne, co bym mógł zrobić, to lekko nie będzie, ale też się boję, szczerze mówiąc, jednej rzeczy, że jak sobie wyrąbię to lekko nie będzie na milion, to sobie odblokuję trochę na lewo i trochę krzywo. No troszkę na lewo i troszkę krzywo rozwiązanie, zakończenie gry oczywiście. Dobra, jakaś nam tu gierka trafiła do sklepów, mamy czwartą rano, najedzmy się na fulla i będziemy mogli w tym przypadku, mlask, mlask, będziemy mogli w tym przypadku wywalić w kosmos GTA 5. Spróbujmy na zwykłym gameplayu, bo dość słabo tą grę znamy. Dalej, gameplay z GTA 5. I jak to mówią, Road bokiem. Oby nam piesek znowu nie umarł, bo nie wiem, czego nakarmiłem. Dobra, to chociaż minutkę, chociaż 60 sekund, 60 seconds. Albo i tak mi kazaliście w sumie zmienić pieska, nie? Na takiego bardziej słodkiego. No to zobaczymy. Na razie się utrzymujemy.
I cóż, no ciągle zwlekam też z drugą serią z tej gry, czyli tak, gdzie przechodzimy od początku uczciwie, nie wykorzystując bugów. No bo tak, już nam odszedł, co prawda, tak, bug dotyczący kawy. Ale znowu Twitch daje nam chore expy, czyli no znowu jest jakaś tam furtka, tak? No podobno ma być patch 1.3, wiem, że gdzieś tam Gimper, tak, z radzieckim piesełem jest w kontakcie, tak więc sobie gdzieś tam chłopaki to ogarniają. No i jak już będzie taka ostatecznie poprawiona gra, której nie będzie można w żaden sposób gdzieś tam hakować i tak dalej, no to z pewnością ja przychylę się do tego, żeby znowu zacząć od zera, bez autoklikerów, bez niczego, bez kombinowania z kawą, tak gdzieś uczciwie, rozumiecie, przejść, bo na pewno będzie to seria na troszkę odcinków i na pewno ta gra troszkę też rumieńców i kolorytu nabierze, abyśmy tylko mieli tak uczciwe przyrosty na YouTube, bo to nadal jest spieprzone według mnie. No i teraz to, że tak napieprzając tą spację, tańcując na niej, no można naprawdę wbić 2, 3, 4, a nawet w początkowym etapie to pewnie z 5 leveli na jednym streamie, co jest dla mnie głupotą. Oczywiście, no kosztem za to są wyższe rachunki za prąd, no tylko czy to się no w jakikolwiek sposób tak gdzieś tam równoważy, no nie wiem. Tak samo kupując te wszystkie ulepszenia po 100 zł każde na tym poziomie, jakim w taki mamy teraz Twitcha, no to znowu jesteśmy całkowicie, powiedzmy, w dupce. Tak więc myślę po prostu, moi drodzy, że jakoś to w ten sposób sobie ogarniemy, że jak już wyjdzie ta ostateczna wersja, to spróbujemy tą grę przejść od nowa, na pewno będzie ciekawiej, na pewno będzie bardziej skomplikowanie. No bo w tym momencie co, nagrywam sobie jeden odcineczek, lekko nie będzie i najwyżej odkrywam jakieś nowe tam feature'y tej gry, tak? Jakieś nowe dodatki i tak dalej, ale no nic więcej oprócz tego dążenia do miliona w tym momencie jakieś tam mega nie odkryjemy, no nowe gry najwyżej, tak? Dobra, wjedźmy w najbliższy samochód, bo chcę jeszcze zdążyć kupić grę. Poproszę. Pyk. Poziom ukończony. No. No, poziom ukończony. Content 3000. Pisaliście mi ostatnio w komentarzach, że mamy ponad 6000. No, mamy ponad 6000. GTA Powrót Króla. Renderuje się. I już piesek głodny jak 150, ale. O, napełnił nam się. Tak, butelę przyjmiemy. Sleep time dosłownie na chwilę. Okej, powinno nam wystarczyć do takiej radosnej przebieżki. Tup, 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 tup. Lecimy w dół. I dokupujemy sobie nową grę. Craft the World było w zapowiedziach. Właśnie, tu jest Cuphead. Trochę bez sensu dla mnie, no ale co zrobimy? No, no nic nie zrobimy. Trzeba kupić, to trzeba kupić. I teraz ekspresikiem powrót, sprawdzamy kolejną gierę. jeden minut, akurat sobie dośpimy. Jeszcze chwilę, dobra, dosypiamy. Można, na jedzenie jest na poziomie 411. Pieska trzeba karmić, bo to się nam spieprzy, wypijamy kolejnego boberka i być może kolejny achievement się uda odblokować, te 50 napojów alkoholowych o smaku banana. No 21 200 subów, jak widzicie, to jest naprawdę, no jest ciężko. Możemy wrzucić zdjęcie, naturalnie. Tutaj hajsy z YouTube'ów już po 100 parę złotych z odcinka. Jak ja bym chciał, żeby moje filmy takie pieniądze robiły, to ja bym wam za chwilę wszystko na najnowszym kompie nagrywał. Zróbmy sobie również Overwatcha. Poziom zostawiamy na czwórce. Banuj. Nie ma żadnych tutaj do pobrania. Banuj. 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 Ale wyczyściliśmy grupę, no co wam powiem. Ok. Skoro Cuphead trafiło do sklepów, to najpierw zobaczmy, kto się w ogóle gra. I co, i tylko tyle? Czy z bliska możemy? Aha. Dobra, spróbuję pobić mój rekord. Bijemy rekordy, podchodzimy. Świetnie, 3, 6. Dobra, mniej więcej wiem. Nagram gameplaya, bo niski poziom, tak, znajomości gry, więc. I lecimy. Nie wiem, czy to stąd już też będą, czy nie. Tak. Czyli mamy rekordzik, dobra, pięknie. Jakiś content powinien być, w miarę fajny, nowa gra. Content 1, brawo, kurwa. Umarłem.
A zobaczcie, to jest Scrap the World. Czyli serio, jest, to jest zbugowane, panie Mateuszu. Tutaj do poprawki zgłaszam. Gramy w Cupheada, tu w premierze i w tym mamy Craft the World. Kolejna gra, którą chciałbym dla was nagrać. O. Komputer się skasztanił. Ok, już działa. Pieska dokarmić. I odespać się do 1000. Standardowo. Nawet jeszcze dłużej się odespać. Bo i tak już nie zrobimy dzisiaj koncertu. Znowu będę kasztanił na tym koncercie jak najgorszy debil. I jeszcze raz chrupki. Psa. Teraz będziemy karmić bez przerwy. I tak pewnie mi w końcu umrze. 22 tysiące. Shakesy. Okej. Gabinet magii. Mogę to kupić? Nie mogę. To mogę kupić. I to jedyne, co mogę kupić. Tak więc spróbujmy kolejne lochy. O Jezu. Chociaż nie, może nie, o Jezu. Jeszcze jeden level wyżej. No to idziemy. Pniemy się w tych lochach. Ciekawe, czy jakiś tam expik za te lochy jest, czy nie. Dobra, jeszcze tego spróbuję, chociaż ten już ma dość potężne skillsy. No, na styk powiedzmy. Bloki 19%. Czy ja mogę coś jeszcze tu wymaksować? O! I wytrzymałość daje nam punkty życia. Dobra, dobra, czyli już wiem w co iść. Dajmy trochę wytrzymałości, bo punkty życia, no właśnie. To może nam ratować dupę w wielu przypadkach. Dobra, czyli teraz powiedzmy trochę hajsiwa na pewno pójdzie w... Zarobiliśmy coś czy nie? Tak. No zobaczcie. No, no to teraz shakesy nam się robią coraz bardziej kozackie. Patrzcie, jak jestem głupi. Nie, no teraz to jest, sorry, easy. Tak, i zarabiamy hajs. Jeszcze tego spróbujemy. Iść po prostu w, tak, w dużą siłę i w dużą wytrzymałość. I naprawdę mamy szansę. Jeszcze raz. Jebut, jeb z dzidy laserowej. Mocarnie go tłuczemy. Dobra. Raz w... Nawet dwa w siłę. I ile się da w... Wytrzymałość? Jeszcze pójdziemy w siłę? Jeszcze pójdziemy w siłę. Wytrzymałość? Nie ma. Hajsu zero. No to jeszcze raz lochy. Który to już będzie? 17 poziom, a od setnego podobno jest dzicz. Zobaczymy. Tak, myślę, że co dwóch przeciwników po prostu damy ze dwa punkty... W siłę. Co dwóch przeciwników. Ze dwa punkty w siłę i resztę w wytrzymałość. Żeby tutaj solidnie siekać. I raz go w łeb. I raz go w łeb. I raz go w łeb. Jeszcze żyjemy. Szczęście. Cios krytyczny 0, punkty życia, odporność, zdolność uniku. Raz, dwa w to, nawet trzy. I robimy tutaj kozactwo. I jeszcze raz. Jeszcze jedne lochy. Testujemy. Przy okazji tak nam ekspy będą rosły. To. I jabłudutko. I jebko z dzidy. I zobaczcie, 18 tysięcy przeciwnik, a my póki co go tam lejemy, nie? A o. Aha, dobra. Po co mi odporność, chciałem zdolność uniku. Dobra, jebać. Czyli jednak jaki fajny przeciwnik. Jednak zrównoważony rozwój nie jest taki głupi. Prawda? Z tego wychodzi, że serio, to nie jest takie najgłupsze. A mówiliście mi, dawaj wszystko w siłę. A ja tu jestem. No ja tu będę mądry. I teraz pójdę w ten sposób. Zobaczmy. 21 poziom lochów. Na pewno mniej będzie mnie to biło, ale no zobaczymy. Teraz już jesteśmy tacy, gdzie powiedzmy już 4000 straciliśmy. No ale ten cymbał stracił kilkanaście tysięcy.
Ech, niestety. Dobra, no to dokarczmy. I jak słyszycie, mamy kolejny level, rozdajemy punkty. Jak też wygląda moje najedzenie, zdrowie i życie, bo tak sobie o, popatrzyłem. Aha, na tysiaczku, czyli to się, tu się nic nie dzieje. Spoko. Umiejętności, w co byśmy sobie tu poszli tym razem? Czy ja chcę być kozakiem na Instagramie? Audiologię mam w dupie na razie. Prestiż, powiedzmy. Mistrz retoryki. Ja bym poszedł w gameplaye. Poszedłbym w gameplaye, bo właśnie z tych mniej popularnych gier będę po prostu gameplaye tu. Znaczy mniej popularnych, mniej znanych oczywiście. Zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie, jak teraz mi gameplay da. Z czegoś, co miało duży content, czyli GTA 5. Gameplay. Sprawdźmy to. Ale to wiem, że was męczę tymi GTA 5, ale to jest chyba najlepsza droga w tym momencie na do naszego tutaj sukcesu YouTube'owego. Powinno być jeszcze więcej punktów kontentu, jeszcze bardziej powinno być kozacko. No sprawdźmy to, tak? No co nas? Nic nas to nie kosztuje. A ja tutaj sobie w międzyczasie po raz kolejny przypomnę wam na przykład o możliwości zostawienia pytań do Q&A. Jeżeli ktoś na początku to pominął. Czyli dzięki zostawieniu tutaj prostych pytań do Q&A i zostawienie 1000 łapek, 1000 Paukersonów w górę w weekend ogarniemy sobie Q&A. Takie myślę, że przy okazji jakiejś gierki albo innych tam rzeczy, a już przy 10 tysiącach widzów doszedłem do wniosku, że to idealny moment, żeby się ujawnić. Czy to w gameplayach pojawi się kamerka, w co bardzo wątpię, bo mam dość słabą kamerę i pierwsze testy wypadły mocno średnio. Czy też po prostu w formie jakiegoś tam znowu kolejnych odpowiedzi, czy to na wasze pytania, czy jakiegoś tam vloga. Ale to mówię, 10 tysięcy widzów, tak planuję to gdzieś tam się ze swoim pyskiem pojawić. Jak chcecie zobaczyć mój ryj, no to podawajcie kanał dalej kolegom, znajomym, rodzinie, pani w szkole, nie wiem, na grupach swoich facebookowych, na czacie klasowym, na gadu-gadu, cokolwiek, kurwa, żeby to rozwinąć. A tutaj z tej okazji tych 6 tysięcy subów będzie normalne Q&A głosowe. Mam nadzieję, że spodoba wam się to i że będzie okazja, tak? No bo to naprawdę na pytania typu ile masz lat, skąd jesteś, jakiego sprzętu używasz, to się przewija bardzo często. A do tego jeszcze kilka pytań, które pojawiły się co najmniej 2-3 razy, więc chciałbym po prostu zbudować taką formułę, czy też zbudować taki odcineczek, który by to raz na zawsze wam gdzieś tam też wyjaśnił, rozwiał wasze wątpliwości, a nawet jeżeli nie wątpliwości, to po prostu zaspokoił, prawda, waszą ciekawość. Czy to dobry pomysł, czy zły, no to wy ocenicie, tak? Zobaczymy, jakie będą komentarze i wasze reakcje, ale myślę, że jest to jak najbardziej gdzieś tam fajne, niefajne, jak najbardziej przynajmniej taki mój ukłon w waszą stronę, żeby wam na wszystkie pytania odpowiedzieć. No i widzicie chyba tak, że serio, regularnie przeglądam te komentarze, regularnie się zapoznaję z tym wszystkim, staram się odpowiadać jak najczęściej, no ale tak jak mówiłem wcześniej na początku odcinka, że no, że tłuczenie ciągle tego samego jest po prostu jak dla mnie mało efektywne. A tak, odeślę wam, dam wam linka wtedy, czy w komentarzu dam wam info, zajrzyj na odcinek, elo, pozdrawiam, cześć i tak będzie wam i wam i mi będzie znacznie łatwiej. A ja właśnie w tym momencie biję rekordy popularności w GTA 5, na tej serii się wybijemy jak dzikie osły. Zobaczymy, ile będzie kontentu, czy przekroczymy magiczne 7000 kontentu ogólnej wartości filmu, czy też nie przekroczymy. Mam nadzieję, że przekroczymy. Bo no chciałbym, tak? Chciałbym szczerze mówiąc zrobić właśnie tak, no zrobić tej grze, odblokować zakończonko polegające właśnie na tym, że dobra. Zakończonko polegające na tym, że z kanału YouTube'owego, nie z lekko nie będzie, nie z innych tam rzeczy, tylko właśnie stąd będziemy mieli. No i są duże szanse na przekroczenie 7000 oczywiście. GTA Roleplay z nitrozyniakiem. 8100 ogólnej wartości filmu. To już jest kurcze dzicz. To już jest potężne. I nawet piesek ma jeszcze coś do jedzenia. A my kawka. Mlask, 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 mlask. Skoczył nam, widzieliście? Skoczył nam eks. Czyli to był 50. napój alkoholowy o smaku banana. Osiągnięcia. Piwsko. Tak jest. 1 na 3 zaliczone. Co jeszcze nam zostają? Shakesy, które gdzieś tam się powoli rozwijają. No i właśnie te suby. I właśnie te suby, które są dla nas bardzo ważne, tak?
no bo to jest odblokowanie zakończenia gry. Tu przy okazji tak też leci to wszystko. Ok, wrzucone. Najadamy się ponadprzeciętnie. 30 level. I teraz co, zrobiłbym szczerze mówiąc dwa streamy i w ogóle byśmy byli dziki. 20 tysięcy wyświetleń. No i to się zaczyna robić. 200 z filmu, tak? Praktycznie. Pięknie. Instagram. Dzisiaj możemy wrzucić. Cyk, post sponsorowany. Sprzedaliśmy się. 27 na start, zaraz zobaczymy, czy to nam urośnie. Grupa. Jak tam nasza grupa? Poziom śmieszności oczywiście 4. O, aha, to też można kółkiem zmieniać, dobra. Zostawiamy 5 na 5. Zostawiamy. Banujemy. 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 Nasza grupa już jest kozacka, jakość tylko minus 291%. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ale szczerze mówiąc mi to wisi. Zobaczmy, czy tu jest poprawione. Chyba sprawdzałem, nie? Tak, sprawdzałem. Niestety jest coś jest spierdzielone. Tu mamy mój kanał. Jak to wygląda? No, to przed chwilą widzieliśmy. I już łącznie prawie 3000 z YouTube'a. Łącznie 201 filmów. No, ciekawe, jak mój kanał będzie wyglądał przy 201 filmach. Teraz mamy gdzieś tam około 30 chyba. Szczerze mówiąc, ciekawi mnie to. Za jeden dzień ma premierę gra Terraria. Niestety znowu nie mamy możliwości niczego mądrego, więc idźmy po prostu do firmy i zobaczmy, jakie hajsy czekają na nas z naszego tutaj. Oczywiście pieniążki poproszę, 100 parę złotych, czyli te 2000 powiedzmy, że chyba już się nawet zwróciły. A teraz je potuptamy do naszej firmy, zobaczyć jak. Cyk. Jak wygląda sprawa zarobków na tych twórcach biednych, którzy gdzieś tam też pewnie z biegiem czasu i z rozwojem gry będą się rozwijać. Halo, dzień dobry, moja firmo. Żółty ludzior, złoty 52. Kacper montażysta, 7 groszy. Ale tu już zobaczcie, 240 subów. Kolejny film za jeden dni. Do 30 levela go podciągnijmy, bo mi się wydaje, że gościu jest... Że gościu nam się zwróci, zobaczycie to. 240 subów, zobaczycie kilka odcinków i on tu będzie naprawdę prawdziwym dzikiem. Robimy z niego króla. Tu już chyba tańczyliśmy. Nie mogę wziąć udziału. Po niedzieli będziemy mogli kolejny raz. Ale tego gościa, ja z tego gościa zrobię dzika, nie? Zobaczycie, że to będzie taki magik internetu, że nie mam pytań. No i robimy szybki powrocik do chaty. Weź to, idź ta stąd. Zrobimy sobie również jakiś filmik na pożegnanie, no i myślę, że 20-paru-minutowy odcinek was, no przynajmniej was nie zasmuci. Korzystamy z komputera, jakaś energia, jakieś na jedzenie jest, nagramy film na YouTube, let's play. Siema, witam. Jezu, nie to. Czemu ja Wolfensteina odpaliłem? Miałem odpalić Duke'a, przepraszam was wszystkich. Przepraszam was wszystkich, jakiś tam content jest. Może być Wolfenstein 3D. W dupie to mam. No to w nagrodę jeszcze raz wam się tu prześpię i nagram wam, żebyśmy wiedzieli, jaki jest content. Jak bardzo się rozwijamy, w nagrodę dostaniecie jeszcze Duke'a. Jeszcze tam z minutkę, dwie odcinka. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Aha, po co ja chcę pić kawę, jak jestem pełny? I pewnie kliknąłem, nie? Nie. Ten odcinek raczej nie przyniesie nam mega rzeczy. 13 tysięcy wyświetleń, 24k subów. Teraz zobaczmy. Tak, rośnie fame z Instagrama, czyli już powiedzmy, że jeszcze tak powiedzmy z 2-3 odcinki, oczywiście te moje YouTube'owe, podczas których nagram parę filmów i bylibyśmy w stanie... Jest 3D? Kurczę. Aha, to dalej, tu wybieramy grę. Duke Nukem. Kurwa mać. OBS-a. Przerzuciłem się na inne okno. O, to będzie ujemny content. Nawet się nie zastanawiam nad fajnym tytułem. To jest żenada po prostu. To jest żenada. Przepraszam was wszystkich. Najedzmy pieska za pamięci. I cóż, ja zapisuję grę.
Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do zostawienia pytań do Q&A, oczywiście zostawienia łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, wszystkiego po prostu, co się da. I widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam na razie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.